Tak, czy już? Możemy. Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej pod rządami PiS-u zmienia się w Instytut Promowania Narodowców. Dlatego właśnie domagamy się odwołania obecnego prezesa IPN, pana Jarosława Szarka, a nie tylko Greniucha. Pożegnanie Greniucha ze stanowiskiem to jest stanowczo za mało. Szarka wybrał PiS, to PiS i Szarek odpowiadają za to, co się dzieje z całym IPN-em i to oni odpowiadają za dramatyczne skutki tej działalności dla Polski. Afera z powołaniem na szefa wrocławskiego oddziału IPN Tomasza Greniucha, człowieka, który był kiedyś jednym z liderów ONR, to jest jakiś niewyobrażalny wręcz skandal. Nie dajmy sobie jednak wmówić, że Greniuch na tak eksponowanym stanowisku to jest przypadek. Nie, to absolutnie nie jest przypadek, to jest zgniły owoc flirtu PiS ze skrajnymi nacjonalistami, który trwa już od wielu, wielu lat. Trzymanie w IPN, promowanie, a na koniec powołanie na szefa wrocławskiego oddziału IPN, człowieka, który nie widział kiedyś niczego złego w hajlowaniu, to jest jak naplucie w twarz żołnierzom Armii Krajowej. To jest okazywanie pogardy dla cierpienia wszystkich ofiar Holokaustu i to się dzieje w Polsce pod rządami PiS-u. Ja nie jestem w stanie sobie po prostu wyobrazić, co dzisiaj muszą czuć członkowie rodzin, tych wszystkich, którzy stracili życie, zamordowani przez tych, co właśnie hajlowali w czasie II wojny światowej. Co oni dzisiaj muszą czuć, że szefem wrocławskiego oddziału IPN był człowiek pokroju pana Greniucha, że pracował w tej instytucji, był promowany w tej instytucji przez lata. Afera z panem Greniuchem trwała zaledwie kilkanaście dni, ale jej druzgocące konsekwencje, skutki dla wizerunku Polski za granicą będziemy musieli naprawiać przez długie, długie lata. Polityka historyczna PiS i wielu jego ludzi po raz kolejny doprowadziła do kompromitacji naszego kraju na świecie. Szanowni Państwo, przed chwilą rozmawiałem z panią Wandą Traczyk-Stawską. Pani Wanda Traczyk-Stawska prosiła, żebym przekazał Państwu, że nie tylko ta nominacja obraża powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej, ale również sytuacja w Instytucie Pamięci Narodowej. Sytuacja, która nie powinna się zdarzyć. Szanowni Państwo, nie mamy do czynienia z aferą Greniucha. Mamy do czynienia w tym momencie z aferą Szarka. Sytuacja jest jednoznaczna. To prezes Instytutu Pamięci Narodowej doprowadził do tej skandalicznej sytuacji, do tej kompromitacji międzynarodowej, którą w tej chwili państwo polskie i my wszyscy odczuwamy. Te sygnały, które płyną z całego świata, pokazują, że znowu w Polsce jest źle, że znowu ktoś wykorzystuje historię, wykorzystuje dziedzictwo do tego, żeby promować zachowania skrajne, nieodpowiedzialne, które nie budują pojednania, nie budują dialogu. Szanowni Państwo, to był serial 14 dni, wtedy kiedy PiS za wszelką cenę chciał utrzymać dyrektora Greniucha na swoim stanowisku. Jeszcze w ubiegłym tygodniu tutaj w Sejmie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił, nie widzę żadnych przeszkód, żeby pełnił tę funkcję. Co się stało od ubiegłego tygodnia, że już tej funkcji pełnić nie może? Czy tak długo musiał dochodzić PiS do wniosku, że osoba faszyzująca, osoba hajlująca, osoba, która przez wiele, wiele lat była związana ze środowiskami skrajnymi, radykalnymi, pełni funkcję w Instytucie Pamięci Narodowej. Co jest bardzo ważne, Szanowni Państwo, bardzo ważne jest to, że nie otrzymaliśmy dzisiaj żadnej informacji, jaka jest w tej chwili rola pana Greniucha w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie padły słowa, że ta osoba przestaje pracować w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie padły słowa, jaką funkcję będzie wykonywała. Szanowni Państwo, to wszystko skłania nas do sytuacji i skłania nas do poglądu, który chcemy w tej chwili w imieniu Koalicji Obywatelskiej wyrazić. Prezes Jarosław Szarek musi odejść ze swojego stanowiska. Wnioskujemy i apelujemy do pana prezesa Szarka
o podjęcie honorowej dymisji ze stanowiska. Nie może być tak, że tak skompromitowany prezes będzie dalej kierował instytucją, nawet w roku, w którym ta kadencja jego się kończy. Apelujemy do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej o złożenie wniosku do Sejmu o odwołanie z funkcji doktora Jarosława Szarka. Jest to ustawowa przesłanka, o której mowa w artykule 13 ustęp 2 punkt 2 ustawy o IPN, że wtedy, kiedy prezes IPN działa na szkodę Instytutu Pamięci, powstaje możliwość odwołania go ze stanowiska. Apelujemy o uruchomienie procedury odwołania prezesa Szarka ze stanowiska. Ale takich problemów, które wynikają z działalności obecnego kierownictwa IPN, jest znacznie więcej. Tę instytucję pod rządami PiS po prostu zżera rak nacjonalizmu. I wszyscy wiemy, że choć nasz kraj był jedną z głównych ofiar, jednym z tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku niemieckiej agresji i okupacji, to nadal przed naszym społeczeństwem stoi niezmiernie trudne zadanie. Zmierzenie się z dramatycznie bolesnymi wątkami z okresu okupacji, zmierzenie się przede wszystkim z przypadkami szmalcownictwa, pogromów, także zbrodni takich jak ta w Jedwabnem. Niestety te zbrodnie nie były odosobnionymi przypadkami. I rozliczenie się z tej trudnej przeszłości to jest także jedno z zadań, jakie stoi przed IPN-em. Tymczasem obecny szef IPN, pan Szarek, jeszcze jako kandydat na prezesa IPN, opowiadał wbrew faktom, że wykonawcami zbrodni w Jedwabnem byli Niemcy. Co więcej, IPN zaangażował się także w krytykowanie autorów opracowania Dalej jest noc, które rzucają światło na te najczarniejsze karty naszej historii. Szanowni Państwo, IPN pod takim kierownictwem, jakie jest obecnie, przynosi Polsce nieprawdopodobny wstyd, nieprawdopodobne upokorzenie. I w naszej opinii pan Szarek działa na szkodę IPN, dlatego domagamy się odwołania pana Jarosława Szarka z pełnionej funkcji. Szanowni Państwo, ale ta sprawa ma również inny kontekst. Tym kontekstem jest kłamstwo. Wszechobecne kłamstwo PiS. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu pan wicemarszałek Terlecki mówił, że to są stare sprawy sprzed 20 lat. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Pan dyrektor Greniuch się nie zmienił i również w ostatnich latach są świadectwa tego, że cały czas był związany ze środowiskami skrajnymi, sfaszyzującymi, ale również z działalnością o charakterze przestępczym. Szanowni Państwo, to jest zdjęcie, które ukazało się w jednym z dzisiejszych dzienników. Zdjęcie nie sprzed 20 lat, nie zdjęcie z roku 2013. To jest zdjęcie z roku 2016. Na tym zdjęciu widać pana Greniucha w otoczeniu skrajnych prawicowców, w tym dwóch skazanych przez sąd przestępców, Karola L. i Krzysztofa F. Pan Greniuch występuje tutaj w towarzystwie przestępców skazanych przez sąd Wolnej Polski za propagowanie ustroju nazistowskiego. Szanowni Państwo, to pokazuje również, że presja ma sens, że ludzie dobrej woli, że środowiska międzynarodowe potrafią doprowadzić do dymisji. Ale dymisja pana dyrektora Greniucha nie wystarczy. Za tą całą sytuację, za ten dwutygodniowy skandal, za ten serial, który nam ufundował Jarosław Szarek, powinien ponieść konsekwencje. Konsekwencją jest odejście ze stanowiska. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że nadal na czele Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji o dużej wrażliwości, która zajmuje się tematami historycznymi, związanymi z pamięcią narodową, która powstała przecież po to, żeby nigdy więcej w przestrzeni publicznej nie pojawiły się gesty nawiązujące do ideologii faszyzmu, nazizmu czy komunizmu. Jak to jest możliwe, że taka osoba weszła w krąg zaufanych ludzi władzy, że bardzo szybko zrobiła karierę z organizacji o charakterze nacjonalistycznym, faszyzującym, trafiła do polityków PiS, a oni zapewnili tej osobie karierę. Jarosław Szarek musi odejść ze stanowiska. Wnioskujemy o honorową dymisję. Jeżeli nie nastąpi ona, będziemy wnioskować do Kolegium IPN o złożenie wniosku do Sejmu o odwołanie go ze stanowiska. Dziękuję bardzo.